chcę opowiadać o myślach i dorobku ideowo-politycznym Lecha Kaczyńskiego po prostu dlatego, że uważam, że one są jak najbardziej aktualne. To nie jest historia, to nie jest książka, którą możemy zamknąć i w ogóle już do niej nie wracać. Był skromnym i wielkim człowiekiem, który mówił językiem zrozumiałym dla nas wszystkich, ale to nie znaczy, że jego cele i wartości, którym służył, były zwykłe. Spotkaliśmy się jeszcze przed 80 rokiem. Dobry, ciepły człowiek z dużym poczuciem humoru. Mówił mi Maciek, musimy robić swoje. Coś jeszcze mamy do załatwienia. Jest oddźwięk, że tej prezydentury nie da się dzisiaj zgłuszyć, tak po prostu. Nie da się o niej zapomnieć. To jest satysfakcja. Ja należę do takich operatorów, jeżeli filmują, to słuchają, co facet mówi, po prostu, krótko mówiąc. No, byłem uważnym słuchaczem tego, co mówi nasz prezydent. Myślę, że jestem winien chociażby to, żeby mówić o nim tak, żeby jego postać była postrzegana w sposób zgodny z rzeczywistością. Pozornie był to normalny dzień pracy. Różnił się tym, że też wyjątkowo pan prezydent wyszedł z pałacu, udał się do Belwederu po to, żeby się przygotować do wystąpienia w Katyniu. Był zadowolony, mówił mi, że jest dobrze przygotowany i że przemówienie jest dobre. Spędził ileś godzin w samotności. Wreszcie zadzwonił, weź Zośkę jeszcze. Zośkę, czyli dyrektor sekretariatu i moją zastępczynię, panią Zofię Gust. No to weź Zośkę i przyjedźcie do mnie. Zjedliśmy tam obiad. Była jak zwykle miła atmosfera, bez jakiegoś szczególnego napięcia. Ale w pewnym momencie, chyba nawet ja się zapytałam, czy usłyszymy w końcu to przemówienie. Myśmy siedzieli z Zosią przy tym okrągłym stole, ale Leszek oczywiście stał. Bez żadnych kartek, bez żadnego czytania, zresztą tak jak zawsze. I mówił do nas tak, jak do słuchaczy tych uroczystości katyńskich i mówił wspaniale. Z pełną intonacją, z pełnym zaangażowaniem. Powiedział, że racje nie są równo rozłożone pomiędzy narody, że racje mają ci, którzy walczą o wolność. To było bardzo mocne takie stwierdzenie, że tak jak kłamstwo katyńskie było fundamentem PRL-u, tak prawda o Katyniu powinna być fundamentem Rzeczypospolitej. Była tam w tym przemówieniu duma z Polski, z tego, jakimi Polakami jesteśmy. No, chciał powiedzieć bardzo wyraźnie, czym był Katyń i co z tego wynika. Powie, że to było ludobójstwo, że z tego wynikają także zobowiązania międzynarodowe, roszczenia. Chciał pójść bardzo daleko. Jak skończył, przez chwilę była cisza, a potem żeśmy zaczęli bić brawo. Zapytał nas, no i co? No ale chyba nawet nie musiał czekać na odpowiedź, bo nasze miny, nasze zachowanie było taką odpowiedzią. Przedtem mówił wielokrotnie, że mu się nie podoba to, co mu napisano, że to musi bardzo zmienić. Wiem, że to zmienił, później jeszcze raz to zmienił, wyostrzył. No i w końcu uznał, że to jest dobrze. Rozstaliśmy się wieczorem. Prezydent pojechał do szpitala, bo pani Jadwiga leżała w szpitalu i Leszek codziennie, nawet kilka razy dziennie,
tym szpitalu był. Byłem przekonany, że Leszek już nie przyjedzie, bo byliśmy umówieni na 6 po południu następnego dnia. No ale Leszek nagle przyjechał. Rozmawialiśmy o wizycie na Litwie, o rozmowie z panią prezydent Litwy. Powiedziałem mu w pewnym momencie, że pan jest ostatnią nadzieją tutaj dla nas, no bo jest ofensywa rosyjska, bardzo mocna ofensywa rosyjska. Wsiadłem w samochód i ruszyłem w stronę Gdańska i w pewnym momencie zadzwonił. A gdzie jesteś? Pyta. Ja mówię, no w okolicach Łomianek. A możesz wrócić? Co się stało? Nie, nic się nie stało, chciałem pogadać jeszcze trochę. Ostatni raz żeśmy się jakby spotkali, stanęli razem nad łóżkiem mamy i Leszek pojechał. Wtedy go ostatnio w życiu widziałem. Wróciłem na Baciarellego, chwilę potem przyjechał prezydent i żeśmy rozmawiali jeszcze gdzieś do 11 wieczorem, ale już nie o Katyniu, nie o polityce, tylko o tym, jak się mama czuje. Trochę o życiu. Jest! Lech Kaczyński! Drugą turę wyborów prezydenckich wygrywa Lech Kaczyński, 53,52. Na pewno był szczęśliwy. Było to osiągnięcie, jakiś krok na drodze tej, którą realizował. Zanim dwie osoby zostały prezydentami, jedną był Lech Wałęsa, a drugi był Lech Kaczyński. Tak się składało, że z tymi obydwoma osobami byłem na ty. Ale Lech Wałęsa natychmiast zapomniał, jak został prezydentem. Natomiast Kaczyński, któremu ja chciałem ułatwić sytuację, i zacząłem od panie prezydencie. Natomiast on powiedział, jak to przecież zawsze byliśmy na ty. Witam pana prezydenta. Ci, którzy pełnili urząd prezydenta przed Lechem Kaczyńskim, w dużym stopniu przyzwyczaili opinię publiczną do obrazu prezydentury jako obrazu pierwszego urzędnika i zarazem lidera Opery Bydlanej. Kaczyński przyszedł z jakimś przesłaniem. Przyszedł z jakimś przesłaniem, z jakimiś pragnieniami, z jakimiś marzeniami. To była wizja bardzo konsekwentna i spójna, i całościowa. Że Polska może być krajem dla wszystkich, a nie dla niektórych. Że może być krajem silnym i suwerennym. Krajem bogatym, ale solidarnym. Wiem, że decyzja podjęta przez naród wyrasta z oczekiwania wielkiej, pozytywnej zmiany w życiu publicznym i społecznym. Jestem przekonany, że sens tej nadziei, która tak głęboko zapadła w umysły Polaków, można określić słowami sprawiedliwość, solidarność, uczciwość. Zwracam się do was, rodacy, abyście mimo wszystkich zawodów raz jeszcze uwierzyli. Mamy zmienić Polskę, ale bez was jej nie zmienimy. A zmienić ją koniecznie trzeba. Ja jeszcze zostałem z 15 minut, może pół godziny i z docentem Lubińskim, który też jechał i też zginął. Jeszcze chwilę porozmawiałem. Rozstaliśmy się w korytarzu, wsiadłem do samochodu. Pojechałem do domu, byłem, nie ukrywam, mocno zmęczony, więc położyłem się spać. No i później były te telefony o 6 rano, jak zwykle o stanie zdrowia mamy. Leszek był jeszcze w Warszawie. Tak było codziennie, każdego dnia Leszek mnie informował o 6 najpierw po raz pierwszy, a później po 8 po raz drugi na podstawie rozmowy z lekarzem po obchodzie. Później ten telefon z samolotu. Ja powiedziałem mu, co to jesteś u Smoleńsku. On nie dzwonię z samolotu, z telefonu
satelitarnego. Bardzo rzadko korzystał z takiej możliwości. 2, 3, może 4 razy w ciągu tych lat zadzwonił do mnie z takiego telefonu. Porozmawialiśmy chwilę, ale tylko i wyłącznie o sprawie zdrowia mamy i to jest wszystko. Niestety to już była nasza ostatnia rozmowa. Leszka, może powiesz o tych grupach samokształceniowych, bo ja brałem udział, ale to, ty przede wszystkim byłeś podporą. O ile ta grupa początkowa była grupą w ogóle w założeniu, to miała być grupa, która miała się zajmować prawem pracy. No ale tak w istocie to tylko prawem pracy się nie zajmowała nigdy, ale początkowo dominowała problematyka pracownicza. To interesowało przede wszystkim tych starszych robotników, tak? Lech Kaczyński mówił o sobie, że jest człowiekiem Solidarności, ale była jakaś droga, która go do tej Solidarności doprowadziła. To były wolne związki zawodowe. Wygłaszał wykłady z prawa pracy, mówił, jak mają bronić swoich interesów pracowniczych. Na niektórych spotkaniach, które w większości chyba jednak odbywały się tutaj. W większości nie, bo tam to odbywały się też u pani Ani Walentynowicz, ale poza tym u teściowej pani Ani, u Marylki Płońskiej i w końcu... U gwiazdów to w każdym razie... Była dyskusja o grudniu. Tak, i w końcu się odbywały za WSWF-em w tej domu, zresztą kogo. Otóż łącznie przez te spotkania na pewno przeszło, ja bym to obliczył na 80 do 100 osób. Z tym, że taka kadra, która chodziła tam częściej, to było osób kilkanaście. No, najtwardszym uczestnikiem to chyba był Maciek Miatkowski. Wyborcznię gdańską, tą opozycji WZZ-owskiej, to byli to na ogół ludzie spoza Trójmiasta, prawda? Hoteli robotniczych. Tak. To są spoza. No właśnie o to chodzi. Ja nie wiem, jak wygląda sytuacja w Komunie Paryskiej, ale tam załoga chyba jest bardziej ustabilizowana. Tam chyba jest dużo... Po raz pierwszy widziałem pana prezydenta Leszka Kaczyńskiego w sierpniu, podczas strajku, ponieważ byłem na tym strajku od 20 czy 21. No i był wśród doradców. Z jednej strony funkcjonował w świecie konspiracyjnej Solidarności, w rzeczywistości drukarni, kolportażu, tajnych redakcji, konspiracyjnych narad, a z drugiej strony w absolutnie legalnym świecie uniwersytetu. Studenci, zaliczenia, wykłady. Mój szczery podziw wzbudził, kiedy kierując konspiracją związkową, napisał pracę habilitacyjną. No to było naprawdę mistrzostwo świata. Oni z bratem mieli ten niedosyt, nie? To znaczy, że tak w sumie od początku widzieli, że ta rewolucja solidarnościowa ani nie poszła do końca, ani w ogóle nie zaczęła się tak naprawdę. Dokonał oceny sytuacji politycznej, koncentrując się na zagadnieniach rozwoju systemu politycznego. Oto fragmenty. Trzeba jednak samokrytycznie stwierdzić, że wielu dzieci... Ja bym chciał, że to pomyślę, dlatego że mój imiennik, pan Lech, jest naprawdę świetnym w kodeksie, znaczy w tych prawach pracy, najlepszy w Gdańsku. I w związku z tym każde problemy związane z pracą natychmiast z pamięci, cytuję, jest w stanie rozwiązać, choć nigdy nie udało się, jeśli razem walczyliśmy, abym miał jakąś sprawę wygrał, ale zawsze ta sprawa ekonomiczna była polityczna. No, ten dobrze nie wygrał? Nigdy do pracy nie przywrócono mnie. Ale to, jak mówię, jest sprawa zawsze polityczna.
socjalizmie polskim nie mamy żadnych praw publicznych, tak jak obywatele w XX wieku w Europie. Ale mamy jedno prawo, takie, które się wywodzi z czasów feudalnych jeszcze. Prawo do oporu. Prawo do oporu wobec niesprawiedliwego monarcha. I kto z tego prawa najczęściej korzystał w ciągu ostatnich 18 lat? Stocznia imienia Lenina Udańska. Można? Czy możemy się czegokolwiek spodziewać po dzisiejszym dniu ciekawego? Tego naprawdę nikt z nich nie potrafi powiedzieć. Proszę Państwa, to mówiłem już wcześniej o tym, o sprawie negocjacji. My musimy tutaj postawić na pierwszym miejscu problem Solidarności. Ja się tylko nie zgadzam, że to jest jedyny nasz problem, ale on jest pierwszy i bez przejścia tego punktu nie przechodzimy do punktów następnych. Tak, to jest zupełnie oczywiste. Później był telefon od Sikorskiego. Czy wie pan, że była ta straszna katastrofa? Wszyscy zginęli. To zapamiętałem. I moje ostre słowa, to wasza wina. Po 15 minutach, kiedy ja już prawie wychodziłem, bo chciałem jak najszybciej dojechać do szpitala, do mamy, żeby się nie dowiedziała. Informacja, to błąd pilota. Skąd mógł to wiedzieć? Nie wiem. Skąd wiedział, że wszyscy zginęli? Też nie wiem. Nasi kandydaci do Senatu. Pan Lech Kaczyński. Mam 40 lat, jestem działaczem Solidarności w tymczasowym zarządzie regionu. Pracuję na Uniwersytecie Gdańskim. Wybory 4 czerwca były poprzedzone kampanią solidarnościową. No, ponieważ byłem związany z Solidarnością od jej narodzin, przy wyborach 1989 roku spotkałem pana Lecha Kaczyńskiego jako kandydata do Senatu i robiłem dla niego klip wyborczy. Tak poznałem i panią Marię i Martę, wtedy małą bardzo. A to i tak nie będzie kochanie głosu. W jakimś momencie no, dobrze zastępował Wałęsę, prawda? Bo Wałęsa tam się jakoś do polityki, wiesz, rwał i tam, wiesz, szarpał wszystko, a tak naprawdę związek prowadził Lech Kaczyński. Proszę powiedzieć mi, ilu Polaków na co dzień ma świadomość, że nie ma w polskich elitach nikogo, kto mógłby się równać z Lechem Kaczyńskim, jeśli chodzi o biografię. Pełnił wszystkie najważniejsze obywatelskie funkcje. Był wybrany senatorem, był wybrany prezydentem stolicy, był znakomitym prezesem Najwyższej Izby Kontroli, co przyznawali także jego przeciwnicy, był ministrem sprawiedliwości i został wybrany prezydentem kraju. Proszę mi podać jednego polityka, który miałby biografię tak bogatą w doświadczenia pełnienia funkcji publicznych jak Lech Kaczyński. Nie ma drugiego. I myśmy tego nie zauważyli. Pracowałam w Biurze Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego. Właściwie to jest jedyne biuro w Kancelarii Prezydenta, które było utworzone przez Lecha Kaczyńskiego. To było bardzo charakterystyczne, że stworzył biuro, którego zadanie było przywracanie pamięci. To jest pamięć, która jest potrzebna po to, żebyśmy mieli silną świadomość swojej tożsamości i swojej wartości. Bez tego poczucia losy Polski co najmniej nie będą tak dobre, jak byśmy mogły. A nie daj Bóg, w ogóle dobre nie będą. Była taka uroczystość przekazania testamentu żołnierzy i obywateli Polskiego Państwa Podziemnego. To byli przedstawiciele służb mundurowych, policji, straży, ale też administracji.
akt przekazania przez pokolenie pierwszej konspiracji, pierwszej i drugiej, młodym Polakom Testamentu Polski Podziemnej. To akt, którego treść jest krótka. Wierność Rzeczpospolitej. O co polscy konspiratorzy i powstańcy walczyli? Walczyli o państwo. Natychmiast tworzyli instytucje państwowe. W powstaniu listopadowym tworzyli Sejm i Rząd Narodowy. W powstaniu styczniowym tworzyli tajne, podziemne państwo polskie. W czasie II wojny światowej stworzyli wspaniałe struktury państwa podziemnego. Naprawdę niebywale wyrastał ponad banały, które obowiązywały w dyskursie publicznym o tym, że państwo z definicji jest złe. Uważał, że podstawową funkcją państwa, podstawowym obowiązkiem państwa jest zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom. I to bezpieczeństwo rozumiał szeroko. To nie chodziło tylko o to, żebyśmy mieli sprawną armię czy skuteczną policję, ale pod pojęciem bezpieczeństwa rozumiał również dostęp do oświaty, opiekę zdrowotną, dostęp do kultury. To były wszystko elementy bezpieczeństwa. Lech Kaczyński uważał się przede wszystkim za państwowca. To jest kategoria, którą zresztą odkryliśmy mocno po katastrofie smoleńskiej, widząc jak wielu ludzi polska elita polityczna utraciła w tej katastrofie, których właśnie potem zaczęliśmy nazywać państwowcami. Aleksander Szczygło, Władek Stasiak, Paweł Wypych czy Mariusz Handzlik. Jego nominacje i szukanie ludzi, którzy w kancelarii prezydenta rozumieliby tak jak on kwestie Polski, polskiego państwa jako wartości, jest dowodem, że szukał ludzi i znalazł. Wybraliście dobrą drogę. Ta droga może nie czyni milionerami, ale pozwala mieć przekonanie, że swój obowiązek wobec kraju wykonało się w sposób uczciwy. To jest dobry wybór i Polska musi dbać o to, żeby ten wybór był uważany za dobry. Wsiedliśmy do samolotu. No cóż, lot, lądowanie, grzeczne przyjęcie w Witebsku przez gubernatora i wicegubernatora. Tam pójdzie jakiś autobus, to prawda. Proponowano mi samochód, ale ja nie chciałem jechać sam samochodem, wolałem z kolegami. Z różnymi przygodami, zatrzymaniami się minęła nas po drodze kolumna premiera. W końcu już w zupełnych ciemnościach dojechaliśmy do lotniska. Tam jeszcze nas też za 20 minut, czy może na 40 przetrzymano. Był człowiekiem Solidarności, który do tożsamości narodowej chciał wpisać tożsamość Solidarności zbudowaną nie na uczestnikach Okrągłego Stołu, tylko te dziesiątki, a może nawet setki tysięcy lokalnych działaczy Solidarności, którzy tak naprawdę dokonali zmiany w Polsce. Odkryć, że to Polacy, a nie 20 panów przy Okrągłym Stole, doprowadziło do niepodległego, suwerennego i demokratycznego państwa, jest równocześnie powiedzieć Polakom, jesteście wiele warci. Anna Walentynowicz i Andrzej Gwiazda przez tyle lat zepchnięci gdzieś na margines i nagle się znalazł ktoś, kto powiedział wam, orzeł biały, to najwyższe oznaczenie państwowe należy się jak mało komu. Tak się dokonała sprawiedliwość. Trzeba było czekać z tym aż na prezydenturę Lecha Kaczyńskiego. Order Orła Białego pośmiertnie księdzu Jerzemu Aleksandrowi Kiełuszko. Order rząd pana prezydenta odbiera pana księdza Jerzego. O prawdzie często mówił ksiądz Jerzy. Wszystkie kryzysy wynikają z jej braku. To są jego słowa, aktualne wtedy w okresie zniewolenia. Niestety aktualne i dziś. Nie znamy tego, kto był rzeczywistym sprawcą jego śmierci. Znamy bezpośredni wykonawców, ich bezpośrednich przełożonych,
ale nikt nie jest na tyle naiwny, by wierzyć, że sprawa zdecydowała się na poziomie wicedyrektora Departamentu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Ale pamiętajmy o tym, że ksiądz Jerzy mówił zawsze, żeby zło zwyciężać dobrem. A zło zwyciężać dobrem, to fałsz zwyciężać prawdą. Mimo upływu tylu lat i walki z komunizmem, nie do końca ta walka została zakończona. Nie odnieśliśmy sukcesu. Miał świadomość, że w Polsce postępuje od lat taki proces łączenia środowisk postkomunistycznych z częścią dawnej opozycji demokratycznej. On wiedział i wiedział na pewno dokładniej niż większość ludzi, bo miał wiele informacji, że ta postkomuna funkcjonuje w różnych dziedzinach naszego życia. Prezydentura miała też na celu, żeby w miarę możliwości właśnie z tą postkomuną w jakiś sposób zrobić porządek. W niektórych sytuacjach, ja myślę, że taką sytuacją był ten moment rozwiązania WSI, czy też proces, w którym on się jakoś tam angażował, miał przekonanie, że jest osaczany. I że jego swoboda zachowań, jego kontakty mogą być kontrolowane. Rozwiązanie WSI było niebywale ważnym momentem. Dotykało to elit politycznych i to tych mocnych elit politycznych osadzonych i w biznesie i w służbach specjalnych. Do rozwiązania WSI potrzebne były głosy polskiego Sejmu. Zresztą te głosy ze strony Platformy Obywatelskiej udało się wtedy zmobilizować. Ale to, że prezydent był takim patronem rozwiązania WSI, no było konsekwencją tego, że koalicja była trudna. Prezydent dawał tej trudnej operacji i wiarygodność, i bezpieczeństwo, i ochronę. No i wjechaliśmy na to lotnisko. Tam namioty, reflektory, pewna część oświetlona. Zaprowadzono mnie najpierw do takiego miejsca, gdzie można było się pomodlić za tych wszystkich, którzy zginęli. Ambasador Bar mnie namawiał, żebym nie oglądał ciała swojego brata. Oczywiście ja powiedziałem, że je muszę zobaczyć, że po to w ogóle przyjechałem. No, przeszliśmy w takie mniej oświetlone miejsce. Wszędzie było błoto skądinąd. No i widziałem oczywiście ten kompletnie rozbity samolot. No i tam leżał Leszek. Zmieniony, ale no, niewątpliwie on. Właściwie ciągle była zła atmosfera wokół jego osoby. Nie było czegoś takiego, że on rzeczywiście występuje gdzieś świetnie i to jest świetnie relacjonowane. Zderzył się z grupami ludzi, bardzo dobrze urządzonymi, a o których można powiedzieć, że to są ci, co wdrapali się na górę i wciągnęli ze sobą drabinę. Te środowiska wzięły go na celownik bardzo ostro. Miały ze sobą media, miały ze sobą, co tu dużo mówić, zdolność kreowania opinii zagranicy, o jego prezydenturze. Leszek powtarzał, oczywiście polityk musi mieć grubą skórę, ale polityk też jest człowiekiem. To było zaskoczenie, że można tak ostro. Że ta dyskredytacja również polegała na pomijaniu pewnych w ogóle tematów, że wszystko, co zrobił prezydent Kaczyński, miało być tym złym, albo w ogóle miało nie zaistnieć w świadomości społecznej. Siła złego na jednego, nie? Poczynając od, ja nie wiem, od głupot do w ogóle rzeczy takich nieistotnych, przekrzywiony krawat, takie pierdolone, różne rzeczy, nie? Wystarczy, że naciśniesz na spust i masz 25 klatek zrobionych, wiesz, jedna po drugiej, to zawsze
któraś z nich to jest wykrzywione usta, zrobiony wiersz i tak dalej, i tak dalej. To każdy, kto się orientuje w tym zawodzie, to wie, że to jest po prostu no, norma, że to tylko jest kwestia decyzji, nie? Redaktora, że no, wybierz takie skrzywione. Wydaje mi się, że przeciwnicy polityczni prezydenta Lecha Kaczyńskiego lepiej niż on wiedzieli, jakimi instrumentami zdobywa się i sprawuje się władzy, i używali tych instrumentów, podczas kiedy on był w tym sensie, no ktoś może powiedzieć romantykiem, ale ja bym powiedziała człowiekiem solidarności, to znaczy bardzo zanurzonym w tym etosie, że to co wspólne jest ważniejsze od tego co nas dzieli. Państwo polskie jest własnością nas wszystkich. Pani, panów tutaj na tym placu, tych z państwa, którzy stoją, nie jest natomiast Polska własnością biznesmenów od interesów szczególnego rodzaju. Nie jest Polska własnością tych, którzy mają dobre kontakty z tym czy innym politykiem. I ja będę teraz mówił o tym głośniej. Nie może być tak, że ktoś, kto zajmował w Polsce wysoką, bardzo wysoką pozycję, mówi o swojej ojczyźnie, że to kraj dziki. To nie Polska jest dzika. To tylko niektórzy ludzie, którzy w tej Polsce doszli do wpływów. I z tymi wpływami trzeba skończyć. Leżało na takich noszach przy trumnie, ale nie w trumnie. Było zakryte, no chciałem je odkryć. Dopiero kiedy im powiedziałem, że Leszek ma dużą bliznę tutaj na ręku, to zobaczyli tą bliznę. Twarz była do rozpoznania, zmieniona, ale do rozpoznania. Toczyła się batalia o traktat lizboński, o system pierwiastkowy. Kiedy wrócił z negocjacji, został przyjęty tak, jakby przegrał. Nie doceniono tego, co potrafił docenić prezydent Czech, wręczając mu order za zasługi w obronie suwerenności państw w Unii Europejskiej. Przedłużył szansę dla państw, które nie chciały zgodzić się na tą podwójną większość, którą traktat lizboński wprowadził, czyli że ciągle i jeszcze obowiązuje prawo, które mówi, że wszyscy w najważniejszych decyzjach muszą się zgodzić. Jeżeli Niemcy, Francuzi, Brytyjczycy zabiegali o swój narodowy interes, no to oni zabiegali o swój narodowy interes. A jeżeli my zabiegaliśmy o swój narodowy interes, to zawsze był ciemnogród, to zawsze było przeszkadzanie w integracji europejskiej. Realizował tę zasadę szacunku dla wszystkich członków Unii Europejskiej. Z ratyfikacją traktatu lizbońskiego czekał, aż po raz drugi zostanie powtórzone referendum w małym państwie, jakim jest Irlandia. Miałem kiedyś okazję mówić, że traktat lizboński w moim przekonaniu nie jest dla Polski korzystny. Ale Polska nie może odmówić jego podpisania, dlatego że retorsje, które podejmą wpływowi aktorzy w Unii Europejskiej, jeżeli Polska zatrzyma ten traktat, będą dla nas bolesne i że to będzie jeszcze gorszy bilans niż to. Myślę sobie, że właśnie z taką świadomością podpisał ten traktat. To nie jest tak, że polityk jest w stanie przeprowadzić swoje projekty w relacjach międzynarodowych, jeżeli nie ma poparcia większości, którą widać w mediach, w dyskursie, nie tylko w trakcie wyborów. Myśmy mu tego wsparcia nie dali, a potem dziwiliśmy się, że nie wszystko, co chciał osiągnąć, był w stanie osiągnąć. To jest nasza wina. Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Panie przewodniczący. Była próba marginalizacji Lecha Kaczyńskiego, próba
eliminowania. Odebrania samolotu, czy niepodstawienia samochodu w różnych wypadkach, czy ta cała dyskusja, która się przetoczyła nad tym, czy prezydent powinien jechać, czy nie powinien jechać, że powinien, nie powinien jechać, że nie ma tam dla niego miejsca. To wszystko to się składa na całość tych ataków, umniejszenie po prostu. Chociażby tak jak z tym krzesłem w Brukseli. Próba wyeliminowania. NATO była zorientowana, żeby premier nie pojechał z prezydentem, bo wtedy premier będzie drugą osobą, a nie pierwszą w całej tej imprezie. Z powodów walki o władzę ekipa, która wygrała wybory w 2007 roku, na granicy naruszenia racji stanu państwa polskiego, ja to tak oceniam, osłabiała jego pozycję negocjacyjną w Unii Europejskiej, czyniąc szkodę nam wszystkim. Pamiętam taką brutalną wypowiedź Donalda Tuska, że prezydent do niczego nie jest potrzebny. Dał dowód, że się zapomniał, że zawodzi go kindersztuba polityczna. Ideałem prezydenta były krótkie wizyty robocze. Broń Boże, wizyty oficjalne, wizyty państwowe, nie, krótkie wizyty robocze. Bardzo lubił rozmawiać. Kilku przywódców europejskich, myśląc, że zrobią przyjemność Lechowi Kaczyńskiemu, chciało się pochwalić swoją znajomością historii Polski i właściwie mówili mu bez przerwy o współczuciu i o cierpiętnictwie. Na to Lech Kaczyński zareagował z takim dużym poczuciem humoru i dezynwolturą, można powiedzieć, i powiedział tak: o czym wy panowie mówicie? Przecież Polacy na kilkaset lat zatrzymali pochód Niemców na wschód. Polacy zatrzymali pochód islamu na zachód. Polacy zatrzymali pochód bolszewików też na zachód. Polacy wreszcie w XX wieku pierwsi powiedzieli Hitlerowi nie i zmusili zachód do tego, żeby podjął wojnę z Hitlerem. I Polacy wreszcie stworzyli wielki, największy w historii świata ruch masowy Solidarność, który obalił komunizm. Więc tak patrzcie na polską historię, a nie, że to tylko cierpiętnictwo, łzy i pot. Nie chcieli uznać mojej identyfikacji. No, wyraźnie chcieli, żeby było badanie DNA. No, ja odmawiałem i nie chciałem, żeby ciało było wiezione do Moskwy. Pamiętam, że Antek Macierewicz do mnie zadzwonił i powiedział: weźcie koniecznie Leszka z tej przeklętej ziemi. Lech Kaczyński uważał, że w naszym interesie leży trwałe rozbicie takiego postsowieckiego układu geopolitycznego. Bo przecież ewidentnie widać, że elity polityczne Rosji cały czas próbują odbudować ten układ geopolityczny. One oczywiście już nie chcą przywracać ideologii, ale układ geopolityczny chętnie by odtworzyły. Lech Kaczyński mówił, że Rosja powinna przyjąć do wiadomości, że skończył się blisko 300-letni okres jej dominacji nad Polską. A druga sprawa to ten sojusz, który sobie wymarzył z państwami byłego bloku wschodniego. Twierdził, że nie powinno się mówić o tej jego polityce, że to jest jakaś polityka jagiellońska. Nie, on mówił, że to jest jego polityka południowo-wschodnia. W tej sprawie właściwie był najbardziej aktywny, co pamiętamy. Wielokrotność jego wizyt na Litwie, dbałość o stosunki z Łotwą, z Estonią, z Ukrainą, z Gruzją, z wszystkimi krajami Kaukazu, przywiązywanie do Polski elit politycznych Gruzji czy Azerbejdżanu, staranie się o to, żeby Ukraina i Gruzja znalazły się w NATO, żeby ostatecznie zakorzeniły się w strukturach Zachodu. To był najbardziej widoczny i aktywny kierunek jego polityki zagranicznej. To przywództwo w regionie Europy Środkowo-Wschodniej miało bardzo taki też solidarnościowy charakter, bo to nie była dominacja, to było poczucie odpowiedzialności. Jesteśmy największym krajem, przyczyniliśmy się do obalenia komunizmu w tym regionie, więc jesteśmy odpowiedzialni także za te państwa, które może bardziej uwikłane są w zależności od Rosji, żeby ten region stał się autentycznie częścią Europy. Dziękuję ekscelencji Lenkijos prezydentui. W tej strukturze, która jest dla nas tak istotna, jaką jest Unia Europejska, wspólnie liczyć się musi głos tych wszystkich, którzy nie są wielcy. I mimo, że mój kraj ma 38 milionów obywateli, to nie jest ani Niemcami, ani Francją,
ani Wielką Brytanią. Musimy współpracować, nie przeciw nim. Musimy współpracować w walce o demokrację w Unii Europejskiej. Ta, mówiłem już kiedyś na tej sali, arystokratyczna republika musi się zmienić w republikę demokratyczną. Ona nam wspólnie daje bardzo wiele, ale może dać jeszcze więcej. Może dać jeszcze więcej, jeżeli wykażemy solidarność. I Polska i Litwa niejednokrotnie tam, w Brukseli, tą solidarność już wykazały. I prawie zawsze z efektami. Chciałbym, żeby w przyszłości tak było. Żeby podobnie było z Łotwą i Estonią. No i Paweł Kowal dał tą zgodę od ministra do spraw nadzwyczajnych na to, żeby ciało zabrać. No ale później Putin sam mu powiedział, że nie mogą dać ciała, bo to jest głowa państwa i obowiązują ich pewne reguły, musi być odpowiednio pożegnane. No w gruncie rzeczy pewnie chodziło o sekcję. Byłem trochę sceptyczny wobec entuzjazmu Lecha do Saakaszwilego. On to wiedział. I pamiętam, byłem tam kiedyś w pałacu, on przechodził, stanął i mówił, wiesz co, idę dzwonić do Saakaszwilego. Co było taką formułą, prawda? A widzisz, robię swoje. To była decyzja prezydenta, że musi jechać, bo to jest jedyny sposób na to, żeby Gruzję w jakiś sposób uratować. Reszta, która się wydarzyła, prezydent Sarkozy i tak dalej, była konsekwencją tej decyzji, czyli potrafił być przywódcą naszego regionu skutecznym, autentycznym i słuchanym. Jesteśmy tutaj przywódcy 5 państw: Polski, Ukrainy, Estonii, Łotwy i Litwy. Dziś jesteśmy tu razem. Dziś świat musiał zareagować. I my jesteśmy po to tutaj, żeby ten świat reagował jeszcze mocniej. W szczególności Unia Europejska i NATO. Gdy zainicjowałem ten przyjazd, niektórzy sądzili, że prezydenci będą się obawiać. Nikt się nie obawiał, wszyscy przyjechali. Bo środkowa Europa ma odważnych przywódców. I chciałbym to powiedzieć nie tylko wam. Chciałbym to powiedzieć również tym z naszej wspólnej Unii Europejskiej, że Europa Środkowa, Gruzja, że cały nasz region będzie się liczył, że jesteśmy podmiotem. Zadzwonił do mnie i mówi, słuchaj, chyba jedziemy do Gruzji. Ja mówię, zaraz. Wsiadaj w samolot, wracaj. Jak przyjechałem do Warszawy, okazało się, że wszystko jest zorganizowane, że Lech Kaczyński w ciągu półtora dnia zorganizował przywódców kilku krajów. Nasi sąsiedzi z północy, dla nas także z północy, ze wschodu, pokazali twarz, którą znamy od setek lat. Ci sąsiedzi uważają, że narody wokół nich powinny im podlegać. My mówimy nie. Ten kraj to Rosja. Ten kraj. Ten kraj uważa, że dawne czasy
upadłego niecałych 20 lat temu imperium wracają. Że znów dominacja będzie cechą tego regionu. Nie będzie. Te czasy się skończyły raz na zawsze. Lech Kaczyński zatrzymał rosyjskie czołgi. To wielkie zaskoczenie następnego dnia przy powrocie brata, te tłumy, no później pożegnanie. No. Po tym wszystkim, co go spotykało, to było zaskoczenie. To dla mnie też było ogromne zaskoczenie. Poprosiłem o trochę czasu, żeby móc się pożegnać. No i... Później trumnę zamknięto. A później to cóż, no, szpital. Załatwienie różnych spraw, pogrzeb. Dyskusja o tym, gdzie ten pogrzeb ma być. Niestety teraz bardzo dobrze pamiętam zdanie, które prezydent powtarzał i często mi się zdawało, że przesadza. Mówił o tym, co jeszcze może być i że to może być walka na śmierć i życie. To zdanie niestety ciągle słyszę. Westerplatte było jednym z takich kluczowych momentów, w których to, co prezydent powiedział i jak powiedział, odróżniało go bardzo od tego, jak się zachowywał i co mówił Donald Tusk. Lech Kaczyński stanowczo odpowiedział na to, o czym mówił Władimir Putin na Westerplatte. Trzeba też potrafić przyznać się do grzechów i nie stawiać w jednej płaszczyźnie decyzji o zamordowaniu 30 tysięcy ludzi i epidemii tyfusu lub innych chorób. To nie jest droga do pojednania. Katyń, ta rocznica ludobójstwa, to jest pewien symbol, jaką wielką wagę przykładał do upamiętnienia naszych bohaterów. My, Polacy, mamy prawo do dostępu do prawdy. Dostępu do prawdy o sprawach dla naszego narodu tragicznych. I z tego nigdy zrezygnować nie możemy. Głęboko wierzę, że Europa, cała Europa... Ja też sobie zadaję to pytanie o sens, to pytanie o zestawienie Smoleńska, Katynia, o ofiarę, jaką prezydent, jego żona, inni członkowie delegacji, załoga samolotu, ofiarę, jaką oni złożyli. Wszyscy chyba sobie zadajemy to pytanie. Wawel jest takim symbolem tego, że wygrał w tym wymiarze historycznym, który zawsze ma bardzo mocne aspekty moralne,
zawsze głównie odnosi się do sfery wartości, wygrał zdecydowanie. I sądzę, że to będzie też któregoś dnia, chociaż pewnie minie dosyć dużo czasu, docenione także w sferze oficjalnej. To, że na czele państwa może stać uczciwy człowiek, który nie ma niczego w życiorysie, czego się musi wstydzić i że mając dzięki temu swobodę działania, może działać rzeczywiście w interesie kraju. To jest najważniejsze, że to jest możliwe, że nie ma takich mechanizmów, które to wykluczają. Że człowiek przygotowany, wykształcony, mający naprawdę dobre rozeznanie w bardzo różnych dziedzinach życia i jednocześnie po ludzku tak wyjątkowo dobry, może stanąć na czele państwa. Że to jest możliwe, że polityka nie jest obciążona immanentnie złem. I to poczucie bycia wolnym Polakiem. Lech Kaczyński uosabia dążenia tych setek tysięcy ludzi, milionów w sumie, których marzenia nie zostały spełnione i one właściwie dotąd są niespełnione, bo tak jak się popatrzy, to no zobacz, co się dzieje. No. Tam jest masa ludzi, którzy są skrzywdzeni, poniżeni, wiesz, nie skonsumowani, wiesz, tej naszej wolności, tak jak wąska grupa, nie? A ta grupa robi się coraz węższa. Będzie brakowało takiego człowieka jak Lech Kaczyński, który dbał o to, żeby te wszystkie hasła, idee się spełniły w rzeczywistości, nie? W państwie naszym. Tego człowieka bardzo będzie brakowało. Jeszcze nam przez kilka ładnych lat, nie? Dopóki to wszystko, mam nadzieję, się zmieni. Zmieni się na taki świat, o którym marzyliśmy, nie? Się udało i jest ich coraz więcej. Ja życzę im, żeby im się udawało jeszcze 100 razy bardziej. Ale Polska jest również dla tych, którym udało się mniej, bo w każdym społeczeństwie tak jest, że nie wszystkim udaje się tak samo. I Polska, żeby zwyciężać, żeby zbliżać się do najbogatszych krajów Europy, musi być Polską solidarną. Z tym przesłaniem do was tu przyjechałem. A co oznacza konkretnie solidarność? Oznacza rzeczy bardzo różne, ale są dwie wartości.